ma jednego zawodnika, który chciałby wziąć udział w naszej zabawie. Co prawda jest to konkurs dla dorosłych. Kacper czuje się już całkiem prawie dorosły, prawda? Jeździ motorem, tak? I start. Brawo dla Kacpra. Kacper powiada, że byłoby o wiele lepiej, ale nie te buty założył. Brawo. Ale czas bardzo dobry, 18:27. I teraz Mateusz jako ostatni z zawodników, który jest na liście startowej. I start. Mateusz ma buty odpowiednie chyba? Tak. No i zobaczymy, jaki będzie czas. Jaki będzie czas? 13:74. Czy to jest kolejny rekord jakiś? Nie jeszcze chyba. Dobra. Start! Wystartował Przemek. Ale jedzie szybciutko. Brawo dla Przemka. I udało się. Bezpiecznie do mety, bezpiecznie do końca sezonu. Pierwsze miejsce Krzysiu Strażak. Czas 13:61. Poprosimy pana Krzysztofa. Za chwileczkę będziemy rozdawać nagrody. Drugie miejsce i drugi czas Krystian 13:72. I miejsce trzecie Piernik. Pamiętamy Piernika. 14:53 to miejsce trzecie. I czwarte miejsce Gruby zajął 14:81. I miejsce piąte Ronin, czas 15:60 sekund. Bardzo poprosimy sędziów teraz o przygotowanie nagród i za chwileczkę wręczymy te nagrody, a ja tutaj zapraszam do stołu, na którym za chwilę odbędzie się kolejna konkurencja, siłowanie na rękę, najsilniejsza ręka dzisiaj w Witnicy tutaj. Będziemy wybierać takiego zawodnika, który będzie nie do pokonania, on zdobędzie pierwszą nagrodę ufundowaną przez dyrektora Domu Kultury Witnicy, pana Władysława Ryla. Proszę państwa, jeszcze raz przypomnę, kto powinien tutaj się zjawić. Mówimy teraz o konkurencji slalom na tym pojeździe, który państwo widzieliście. Jest na pojeździe jednośladowym, trochę innym niż te, które po mojej prawej stronie stoją. Pan Krzysiu Strażak. Jest, to właśnie ten pan, który zdobył pierwsze miejsce. Drugie miejsce, Krystian. Drugie miejsce, Krystian, okej. Okay. Trzecie miejsce, Piernik. Gdzie jest Piernik? Piernik, zapraszamy ciebie tutaj. Dobrze. I miejsce czwarte. Miejsce czwarte, Gruby. I miejsce piąte, Roni. Zapraszamy. Proszę państwa, pierwsze miejsce nagrody dla zwycięzców w tej chwili wręczają. Ja miałem trzecie. To jest trzeci. Trzeci jest pierwszy. Tak, Krystian, miejsce drugie. Drugie miejsce. Krystian, Piernik, Gruby i Roni na końcu. Oczywiście pamiątki powędrowały do tych, którzy się odważyli wziąć udział w konkurencji, dali radę, pokonali trasę i głośne brawa dla tych wszystkich zawodników. Super. A więc uwaga, zawodnicy zostali już poinstruowani, jak mają walczyć i zapraszamy teraz pierwszą parę. Będzie to Grzegorz Bałczak i Marek Kamiński. Uwaga, pierwsza para. Proszę bardzo, proszę państwa, odsuwamy się troszeczkę dalej, troszeczkę, kilka kroków do tyłu, żebyśmy mogli zobaczyć walkę i już wiadomo, że zwyciężył kto? Pan Grzegorz Bałczak. Panie Grzegorzu, gratulujemy, przechodzi pan dalej, zapraszamy kolejnych zawodników, a będzie to Piernik i Mariusz Jach. Piernika znamy, Mariusza za chwileczkę poznamy. Piernik, brawa na Piernika, on do ostatniej chwili trenuje, nosząc ciężkie rzeczy. Proszę państwa, odsuwamy się do tyłu, kilka kroków. Przypomnę, Mariusz i Piernik teraz zawalczą. Uwaga.
Regulamin panowie znają, my prosimy o doping. Uwaga. Piernik! I w oddali słychać głośne piernik, piernik, piernik. Ja chciałem z diabłem walczyć. Ale pan Mariusz, sędzia główny, proszę nam wyjaśnić, panie sędzio, dlaczego tak się stało, że... A Sylwester Salon za grób. Proszę bardzo, tak. Tak. Słyszeliście państwo, nie miał szans kolejny. Oczywiście. Zapraszamy kolejnych zawodników, a będzie to Rysiek i Krystian. Rysiu i Krystian. Brawo Krystian! Brawo Krystiana! Proszę państwa, proszę państwa. Proszę państwa, my widzimy, że Krystianie wielki potencjał, wielka siła. Uwaga, proszę odsuwamy się troszeczkę dalej do tyłu. I uwaga, gol, jest! Brawo dla Krystiana! To jest tylko zabawa, panie Krystianie, super! Krystian, zdjęcia się udały, dziewczyny zadowolone, jest super! Zapraszamy teraz Roni i Mike na linię. Roni, Mike, uwaga! Czekamy na sygnał sędziego. I wspaniała walka. Brawo, gdzie są brawa, kochani? Brawo! Sędzia zagląda, czy wszystko jest zgodnie z regulaminem. Zawodnicy się nieźle bawią, jak widać. Niezła zabawa. Stop. Brawo. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Uwaga. Tak. Pan Krzysztof, sędzia główny, powiada, że jeszcze raz i ostatni instruktaż dodatkowy jeszcze tutaj przypomina zawodnikom, żeby zgodnie z regulaminem walka się odbyła. I proszę o brawa. Walczą. Goście, którzy przyjechali do nas dzisiaj z Niemiec, również poza tym, że się szkolą, że są dobrymi ratownikami, chcą się razem z nami tutaj nieźle bawić. Brawo dla nich. Proszę zobaczyć, że ta walka to chyba jedna z najdłuższych walk, które tutaj dotychczas się odbyły. I mamy zwycięzcę. Tak. Roni wygrał, dobrze. A teraz poprosimy Krzysztofa Kołatę i Karola Sobczaka. Zapraszamy. Kolejna walka. Bardzo proszę zawodników tutaj na linię startu, czyli bliżej stołu. Uwaga. I proszę, brawa, wspaniałe. Start. Karol, co jest? Ciągnij. No, wspaniała walka, kochani. To chyba będzie również jedna z dłuższych walk, jak dotychczas. Sędzia Krzysztof bardzo właśnie zagląda i spogląda, czy wszystko jest zgodnie z regulaminem. A gdzie jest doping? Gdzie jest doping? Udało się. Krzysztof Kołata, Witnica. Brawo. Nie dałem rady. Zapraszamy Roni jako pierwszy, wylosował dobrze. Nie jesteś Roni szczęściarzem, będziesz walczyć. Przypomnę, bez główki, zapałka bez główki, to jest szczęściarz. Ja myślę, ajaj, Krzysztof, myślałem. Pan Ryszard przychodzi do kolejnej edycji. Bez walki. Bez walki. Tak, a tutaj już mamy Mariusz Jach, panie Krzysztofie. Mariusz Jach i pan Grzegorz Bałciak. Tak? Mariusz Jach i Grzegorz Bałciak. Tak, to jest... Tak, tak. Mariusz Jach, zapraszamy, i pan Grzegorz Bałciak. No.
I już mamy zwycięzcę. Pan Grzegorz Wałciak, tak? Wygrał. Poprosimy teraz Roni i pan Krzysztof Kołata. Zapraszamy, panie Krzysztofie. Judne! Roni! Roni, wbijasz piłę w bajon, skończysz i uwaga, kochani, za chwileczkę walka. I pan Krzysztof Kołata, Witnica, wygrywa. A my tymczasem zapraszamy do kolejnej konkurencji, która za chwileczkę będzie miała miejsce.